Dzień dobry Państwu. Niezmiernie miło mi jest poinformować o nowo otwartej wystawie z pracami pana Marka Kotarby, którego znamienite prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i za granicą. Rozmawiamy tutaj sobie w Forcie Sokolnickiego, gdzie niedawno odbyła się już jedna z wystaw pana Marka Kotarby z jego pracami. Zaraz niedaleko w Galerii Przystanek jest właśnie ta nowo otwarta wystawa w przestrzeni publicznej, gdzie serdecznie Państwa zapraszamy. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, że dzięki temu, że pan Marek Kotarba żyje i mieszka, tworzy tutaj w dzielnicy Żoliborz, mamy okazję podziwiać jego pracę właśnie tu, w naszej dzielnicy. Może teraz oddam głos artyście, żeby opowiedział wam trochę więcej, co przyświecało mu w trakcie tworzenia tej wystawy. Panie Marku. Witam Państwa. Dziękuję Urzędowi Dzielnicy Żoliborz za udostępnienie mi miejsca w przestrzeni Galerii Przystanek. Jest to moja pierwsza wystawa w przestrzeni publicznej i ta wystawa daje możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców, nawet do tych, którzy z reguły nigdy by nie weszli do Galerii Sztuki. Tym bardziej jest to cenne w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej pandemii. Ta wystawa stanowi jakby głos w dyskusji na temat przyjaznego miasta. Chciałbym, żeby prezentowane tutaj prace na tej wystawie, te kompozycje kwiatowe, spowodowały zatrzymanie się śpieszących się ludzi w biegu i wywołanie u nich jakichś pozytywnych emocji. Dziękuję bardzo.